W niedzielę 14 lipca w Dębowcu przy Tężni odbył się pierwszy w tym sezonie koncert z cyklu Letnie mini koncerty przy Tężni. Przed publicznością wystąpił nowy na lokalnym rynku muzycznym zespół pod nazwą Teraz i Tu. Teraz i Tu w Dębowcu. Jak wam się tu grało, tak w plenerze? Bardzo dobrze, bardzo fajne miejsce i bardzo fajna atmosfera, także jesteśmy wdzięczni za zaproszenie. Bardzo zdrowo, bo przytężni. No i dokładnie, i przytężni to dodatkowy plus, tak, zdrowo. Powiedzcie coś o swoim zespole, bo to taka świeżynka tutaj na lokalnym rynku muzycznym. Dokładnie świeżynka, dopiero co przygotowujemy naszą debiutancką płytę. Bardzo nam to topornie idzie, ale powoli zmierzamy do celu. Za niedługo nasz pierwszy teledysk. Pewnie gdzieś tam na kanałach, na mediach społecznościowych będzie można znaleźć. No właśnie. Co to za muzyka? Co wy gracie? Ja wiem, że wy do końca sami nie wiecie, ale jakbyście to mogli tak jakoś określić plus minus? Plus minus byśmy określili naszą muzykę jako gitarowe granie z pianinem, skrzypcami, rapem i czym się da jeszcze tak, to połączyć. Bo to różne osobowości, różne instrumenty, ale jesteście tacy zgrani, to widać na scenie i tworzycie taką fajną całość. Jak to się w ogóle stało, że Teraz i Tu powstało i w takim składzie? Powstało to jakiś prawie rok temu. Założyliśmy to ja i Kamil, tutaj kolega generalnie. No i potem po kolei się ten, brało się dodzi członkowie po kolei, członkini nasza. Pierwsze były utwory. Potem był zespół generalnie, przynajmniej część. Mhm. No i teraz sobie tworzymy razem wszystko, układamy linię, spotykamy się na próbach, gramy koncerty. Mhm. Powoli się kręci wszystko. No właśnie, to jakie plany? No to ja już wiem, że teledysk, no ale co dalej? Gdzie koncerty? Gdzie was zobaczymy, usłyszymy w najbliższym czasie? W najbliższym czasie zagramy w Katowicach, w Jacobar na dachu. Na dachu. Taki plan jest. No i szukamy, nasi menadżerowie cały czas działają, szukają miejsc i koncertów. I jesteśmy otwarci również na zaproszenia. Teraz na pewno posypią się, słuchajcie, propozycje. Czyli co, będzie płyta, będzie teledysk, to są wasze autorskie kawałki. Tak? Zgadza się, autorskie. Autorskie. To jesteście tacy dość płodni. Kto tworzy teksty? Kto komponuje? Kto pisze? No teksty tworzymy we dwójkę. Każdy solista tworzy swój tekst. Nad muzyką głównie przy tym albumie siadaliśmy we dwójkę z Kubą i tworzyliśmy. Przez to, że ja mniej uzdolniony muzycznie jestem, no to tak po prostu podpowiadałem, co brzmi, co nie brzmi i tak dalej. No i poszło, po prostu poszło. Teraz właśnie staramy się to nagrywać w całość, chcemy to jak najszybciej wypuścić. Zobaczymy, jak się to poniesie generalnie. No wtedy może i lepsze propozycje będą. Ja dołożę. Jeszcze dużo też nam tutaj Michał pomaga, jeżeli chodzi o aranżację, ma też ciekawe pomysły. Nie będę więcej niż to w siebie. To jesteś dla mnie sam świat.